polityce mają być ludzie prawi. Właśnie święty Jan Paweł II, którego tak bardzo kochamy, że polityką się zajmują. Do Wrocławia kultura pojechała. Taką adhortację. Christi Fidelis Laici. Na Saskiej Lejewicz. O zadaniach świeckich w świecie. Tych ewangelizacyjnych. I tam między innymi mówi, że świeccy powinni wchodzić w partię, tworzyć partię i przemieniać ten świat tak, jak chce Chrystus. Być bardzo nowoczesnym. I spośród polityków są święci. Teraz idzie proces beatyfikacyjny, chyba zaraz tak. Ileś lat temu zmarł, nie mógł wrócić do swojej ojczyzny. Tak. Niemieckojęzyczny polityk. Są też święci pośród polityków. Taki Tomasz Morus oddał życie, męczennik. I teraz też są święci. Potrzeba takich ludzi bardzo nowoczesnych, z otwartymi umysłami, ludzi o arystokratów ducha. I gdy tak patrzę na młodzież, ile widzę dobrej młodzieży? W harcerstwie, w oazach, gdzie indziej, w różnych... To widać ile szlachetności w tych oczach. Teraz, jak widzieliśmy na Światowych Dniach Młodzieży, ile fantastycznej młodzieży, przepięknej. Ta młodzież idąca w pielgrzymkach teraz, ale i ta młodzież poświęcająca się, ta młodzież idąca w tych manifestacjach niepodległościowych, patriotycznych. Młodzież często nazywana faszystami przez tych lewaków, jakimiś nacjonalistami i tak dalej. To bardzo żywa młodzież, czasem może i przesadzają w niektórych sformułowaniach, no ale taka jest młodzież, nie trzeba się na niej gniewać, tylko kochać i pokazywać drogę. Pokazywać, to są ludzie, którzy mają tak dużo energii pozytywnej i tu kształcić. Dlatego politologia i polityka, żeby wchodzili, dlatego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Tu nie mamy, spośród profesury nie mamy lewaków. I mamy bardzo kompetentny. Dlaczego o tym mówię? Mówcie innym, mówcie innym. Mówcie innym o tym. Tylko razem możemy uczynić wiele. My tutaj sami nie damy rady, ale rodzina Radia Maryja, te wszyscy słuchacze Radia Maryja, wy jesteście w terenie i możecie tyle dobra uczynić. My służymy też, staramy się, ale bez was nic byśmy nie zrobili przecież. Można mieć fantastyczne idee, ale co? Ile pięknych idei leży na półkach bibliotek, w książkach. Bo nie podjęli ludzie, a tu podejmują. Rodzina Radia Maryja. I właśnie ta sprawa uczelnia. Jakie kierunki są? Popatrzcie. Owszem, kosztuje ta uczelnia, ale ona nie jest aż taka droga. My staramy się, żeby to było jak najtaniej. Robimy warunki bardzo dobre. Fantastyczne są praktyki tutaj. Również na politologię, na dziennikarstwie. Bardzo dużo różnych specjalności też jest. Nagrałem taki zwiastun i go puszczam. Zwróćcie Państwo na to uwagę i powiedzcie innym też. To jest sprawa bardzo, bardzo pilna. Gdybyśmy mieli już wychowanych, wspaniałych polityków, Polska byłaby w zupełnie lewacy jeszcze to innym są, miejscu. Mówi ten... Już jest dużo dobra, ale czy to dobro się rozwinie, czy ono przetrwa, nie wiem. To zależy od Pana Boga i od nas, ale trzeba budować dalej, patrzeć daleko. Kochana Rodzino Radia Maryja, apostolska Rodzino Radia Maryja, ci wszyscy, którym zależy na przyszłości młodzieży, dzieci,
Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształci i formuje dzieci i młodzież. Dlatego też widząc, jak mało w Polsce jest jeszcze szkół katolickich i uczelni, jak dużo jeszcze w uczelniach i szkołach lewactwa, sprytnie ukrytych pozostałości marksizmu i lewactwa w myśleniu, założyliśmy uczelnię, która mimo iż ma dopiero 15 lat, jest bardzo wysoko ceniona i wysoko notowana, a nawet wyróżniona przez organa kontrolujące uczelnie w Polsce. Wyjątkowa w skali międzynarodowej. Tak, współpracuje z prawie 40 uniwersytetami świata i 33 w ramach Erasmusa. Jeśli chodzi o zatrudnienie po studiach, to według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kilkaset uczelni w Polsce nasza jest bardzo wysoko, bo na już 5. miejscu w Polsce. Nasi absolwenci pracują w różnych mediach, telewizjach, redakcjach, urzędach w Polsce i w Unii Europejskiej, ministerstwach, a nawet u prezydenta Polski. Mamy na bardzo wysokim poziomie dziennikarstwo, politologię, kulturoznawstwo z możliwością praktyk, można spokojnie powiedzieć, jak nigdzie. Praktyki dziennikarskie, takich praktyk nie ma na żadnej uczelni. Takich praktyk politologicznych nie wiem, gdzie są takie. Nawet w najwyższych urzędach i nie tylko w Polsce. Oczywiście trzeba się starać, trzeba chcieć być dobrym. W naszej uczelni, która ma zawołanie wiara, rozum, ojczyzna i wyjątkowa w skali międzynarodowej, mamy politologię o specjalnościach marketing polityczny, polityka międzynarodowa, polityka społeczna i ludnościowa, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. To jest najnowsza specjalność. Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I tu kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy. Są studia kulturoznawstwo, kultura audiowizualna, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria. Jest informatyka i tu grafika komputerowa, techniki multimedialne. Są studia podyplomowe, marketing internetowy, dziennikarskie, rzecznik prasowy, fundusze unijne, pozyskiwanie i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne, bardzo poszukiwane, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, ekologia i zarządzanie. Są różne kursy dokształcające, szkolenia specjalistyczne. Możecie to Państwo zobaczyć na portalu uczelni www.wsksim.edu.pl. To są tylko niektóre propozycje. My dziękujemy Wam, rodzinie Radia Maria, za współpracę na wymagającym polu kształtowania pięknej przyszłości młodzieży, dzieci, Waszych wnuków, a przez to i naszej ojczyzny. Informacji jeszcze raz przypominam na stronie www.wskasim.edu.pl i telefonicznie od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, 56 610 7200. Powtarzam, 56 610 7200. Jeszcze raz, Bóg zapłać za współpracę wszystkim, którym zależy na pięknej przyszłości Waszych dzieci, Waszych wnuków i na naszej ojczyźnie. Informację bardzo ciekawą. Przygotowujemy konferencję kardiologiczną we współpracy z Fundacją Lux Veritatis, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w kampusie akademickim. Na 24 września to planujemy, to jest sobota. Temat
Konferencja ludzi sumienia w sprawie ratowania życia, serc, nóg i mózgu dla zapomnianych. Bardzo, bardzo ciekawa konferencja. Będą różni profesorzy, między innymi Stefan Kiesz, który ma w San Antonio, tam szczególnie działa, założył tam kliniki, jest znany w Ameryce, ale i w Polsce też zakłada te kliniki. Tatuś też był specjalistą, ma brata w Chicago, pamiętam, tam poznaliśmy tego brata, wspaniały człowiek, patriota. Działa przez programy też radiowe w Chicago. No, będą różni też profesorzy, będą różni ministrowie, ale ważni są ci specjaliści. I właśnie takie między innymi punkty, na przykład mapa epidemiologiczna Polski, służba zdrowia a demografia. I tu będzie pan profesor Paweł Buszman i profesor Piotr Hoffman. I to problem starzenia się społeczeństwa. Jakie zmiany w organizacji służby zdrowia to wymusza? Choroby cywilizacyjne. Z czym powinniśmy się zmierzyć? Starość nie musi oznaczać obniżenia komfortu, jakości życia. Zależy to właśnie od odpowiedniego leczenia. Między innymi chorób, schorzeń układu krążenia. Inne. Ważne, skuteczne leczenie chorób układu krążenia. I tu lekarze z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, tak zwana złota godzina i tak dalej. Służba zdrowia, aspekt ekonomiczny. Bardzo ciekawe. Choroby układu krążenia zabójcą numer jeden Polaków. Jakie są ich przyczyny? Czy w tej chwili leczymy ich dobrze? Serce, ale nie tylko. Amputacje, udary, jakie schorzenia nam zagrażają, co oznaczają nie tylko dla samych chorych, ale i ich rodzin. I dostęp do nowoczesnych metod leczenia w Polsce. Czy możemy powiedzieć, że w Polsce leczymy serca, nogi czy udary w sposób nowoczesny? I tak dalej. Choroby układu krążenia. Jak to wygląda teraz? Co nam grozi? I najważniejsze, co trzeba zrobić konkretnie, by było lepiej? To będzie taka konferencja. Będziemy o tym jeszcze mówić. Proszę Państwa, tylko pierwszy raz to tak zapowiadam. Po prostu pokazujemy, co robimy, proszę Państwa. Staramy się i dziękujemy Wam za współpracę. I tak odnawiamy oblicze Ziemi. Bardzo, bardzo dziękujemy za każdą współpracę. To jest odpowiadanie na natchnienia Ducha Świętego. I tak tyle dobra już powstało w Polsce. Dzięki rodzinie Radia Maryja, dzięki wielu ludziom, ale właśnie też imię rodzinie Radia Maryja. Nie byłoby tego, gdyby nie było tego radia, gdyby nie było telewizji, naszego dziennika, innych mediów. A jest już troszeczkę tych mediów dobrych, portali dobrych. Trzeba to wykorzystać i iść dalej. Dziękujemy za pomoc też Radiu Maryja. Wszystkim. I teraz mam koło przyjaciół Radia Maryja Marki, parafia Matki Bożej Królowej Polski. Na ręce Państwa dziękujemy wszystkim, którzy wspierają to radio, które i telewizję, która utrzymuje się tylko z Waszych darów. Nikt nam inny nie pomaga. Nie jest prawdą, że rząd nam pomaga. To ci różni przeciwnicy tak opowiadają, nie wstydzą się kłamać. I tak, pani Kosińska Krystyna Reniewska, Roma, Więsak Stanisława, Lach, Jadwiga Zawadka, Jadwiga Zalewska, Władysława Kubiak, Julianna Wąsiak, Janina Gierek, Marianna Piernacka, Alina Staśkiewicz, Anna Traczek, Marianna Wolf, Ala Banasiak, Regina Dybcio, Teresa. Bóg zapłać serdecznie. I pani przewodnicząca Banasiak przysłała to. I może jeszcze z Chojnowa parę nazwisk odczytam. Z parafii świętego Piotra i Pawła,
pani Czerwińska Maria, Ożga Kazimiera, Bałdyka Władysława, Bokało, Bronisława, Chrobak Helena, Tomasik Irena, Tworzydło Franciszka, Sakaluk, Maria Zakaluk. Kowalska Janina, Kowalski Józef. W posiedzeniu, że harcerstwo będzie włączone w struktury państwa podziemnego, ale będzie włączone i ograniczone do ludzi, którzy mają 17 lat i więcej. No, można się zapytać, czy tacy w ogóle byli w harcerstwie. Otóż tak, byli. I te pierwsze struktury harcerskie to są właśnie struktury takich starszych. Co postanowiono z młodszymi? Bo to jest niezwykle istotne. Mnie się wydaje, że ta decyzja zapadła w czasie pierwszej. Badałem to również na przykładzie Pragi, która przecież nie uległa takim zniszczeniom jak Warszawa w czasie powstania warszawskiego, bo pisałem monografię Szarych Szeregów na Pradze. Ja mówię, że to mokre to by było. I z tych materiałów, które są zachowały się tam, archiwalnych materiałów, wynika, że bardzo szybko, już w tę pierwszą okupacyjną zimę 40 rok, podjęta została decyzja, że harcerstwo będzie prowadziło taką półjawną, niejawną działalność w ramach zespołów młodzieżowych przy Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej, czyli późniejszej Radzie Głównej Opiekuńczej. Istniały takie zespoły młodzieżowe, organizowane były zespoły świetlicowe i w ramach tych zespołów świetlicowych, ba, nawet półkolonii, proszę sobie wyobrazić, latem 40 roku Park Skaryszewski czy teren dzisiejszego zoo, prawda, bo zwierząt już nie było, które były ogrodzone i tam się odbywały harcerskie, można powiedzieć, biwaki, obozy z programem zajęć harcerskich. Niemcy woleli zezwolić na tego typu działalność, którą mogli częściowo kontrolować dla dzieci i młodszej młodzieży, nie zdając sobie najprawdopodobniej sprawy, że pod taką przykrywką Rady Głównej Opiekuńczej, ogródków działkowych, uprawiania marchewki i śpiewania świetlicowego, dożywiania tejże młodzieży i tak dalej, że będzie tam kwitła praca konspiracyjna. Na bazie później tych właśnie działań została stworzona ta najmłodsza gałąź organizacji harcerzy, czyli Zawisza, natomiast harcerki dalej działały na gruncie Rady Głównej Opiekuńczej i te młodsze zespoły harcerek również funkcjonowały w powiązaniu z Radą Główną Opiekuńczą i dopiero starsze przechodziły bezpośrednio, otrzymywały przydziały wojskowe w ramach Wojskowej Służby Kobiet do oddziałów Armii Krajowej. To takie pewnie zachowywanie zasad, które jeszcze były wypracowane przed wojną. Z jednej strony trochę tak, żeby właśnie może oszukać Niemców. Były jednak sprecyzowane na czas wojny trochę inaczej, co oddaje rota przyrzeczenia, bo tam się pojawiają słowa: ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w szarych szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia. Tak, do przyrzeczenia harcerskiego była dodawana taka dodatkowa rota przyrzeczenia, ale tę składali tylko ci, którzy już byli w szarych szeregach. Natomiast nie składali jej ci, którzy funkcjonowali w ramach tych zespołów świetlicowych Rady Głównej Opiekuńczej. Także był to specjalny dodatek, ten właśnie, który mówił ofierze życia, ponieważ rozkaz Komendy Głównej Armii Krajowej z 1942 roku regulował, że wstępując do szarych szeregu staje się żołnierzem Armii Krajowej, służb pomocniczych, przy czym o ile ci najstarsi grupy szturmowe w listopadzie 1942 roku otrzymały przydział do kierownictwa dywersji wtedy właśnie tworzonego, pododdziały tworzone przez bojowe szkoły były włączone w lokalne struktury Armii Krajowej, to były struktury łączności rozpoznawcze, natomiast w skład struktur już wojowych, Wojskowej Służby Ochrony Powstania na czas Powstania Powszechnego miała wejść Zawisza znowu jako służba pomocnicza o kryptonimie Mafeking i to były różnego rodzaju
zespoły regulacji ruchu, straży ogniowych, zaopatrzenia sanitarne, porządkowe, no cała bardzo szeroko rozbudowana służba Zawiszy, która w czasie powstania stworzyła jawną pocztę powstańczą, czyli pocztę polową. No oczywiście o powstaniu jeszcze powiemy, natomiast może tylko przypomnijmy naszego dzisiejszego głównego bohatera, czyli Tadeusza Zawadzkiego. To jest ten moment, w którym harcerzy kojarzy się być może niesłusznie, ale mówię o takim potocznym kojarzeniu właśnie z takim małym sabotażem. Między innymi wspomnieliśmy, że jego pseudonim Zośka pochodzi jeszcze z okresu przedwojennego, ale jak niektórzy twierdzą, słynny harcmistrz Aleksander Kamiński nadał mu pseudonim Kotwicki, bo on malował te kotwice wyjątkowo na murach. Stworzyli z Rudym tak zwany długopis, czyli specjalną taką pompkę, która wyciskała tusz i można było bardzo wysoko te kotwice malować, no kilka, powiedzmy 2-3 metry na ziemią, bo to łącznie z takim drążkiem, prawda, odpowiednim, na którym to było umieszczone i farbę wyciskać stosunkowo wysoko. Tak, dla tych trzech pionów wiekowych, czyli najstarszych grup szturmowych bojowych szkół, ta nazwa była tłumaczeniem z angielskiego Battle School, czyli programu szkolenia komandosów. To miało pociągać młodzież właśnie do... pociągać nazwą, ale jednocześnie nie dawać im bezpośrednio broni do ręki, plus służba pomocnicza Zawiszy. Dla każdego z tych pionów stworzony został program, który nosił nazwę Dziś, Jutro, Pojutrze. On miał taką swoją perspektywę, że dzisiaj jest czas konspiracji, musimy się przygotowywać do jutra, czyli do powstania, do walki o wolną Polskę, bo to zawsze kosztuje i zawsze jest potrzebne i to jest podstawowe zadanie młodego Polaka. I trzeci kierunek służby to było pojutrze, niezwykle istotne. Otóż wtłaczano młodzieży do głowy i organizowano i wymagano tego i tworzono taką atmosferę wychowawczą, że trzeba studiować, trzeba się uczyć, kończyć szkoły zawodowe, nawet te tworzone przez Niemców, uzupełniać wiedzę na kompletach, trzeba czytać polskie książki, trzeba się dokształcać, aby nie stracić czasu, który się nie wróci. I po to, aby Polska, ponosząc tak ogromne straty w inteligencji w czasie II wojny światowej, przypomnijmy, w niektórych grupach zawodowych to jest 40-50-60%, prawda, strat, żeby ci młodzi ludzie mieli świadomość, że muszą zastąpić tych, którzy zginęli. I to jest program na pojutrze. Natomiast program na dziś zakładał udział w walce. O ile dla grup szturmowych to była bezpośrednia walka, dywersja, o tyle dla bojowych szkół to była... To był mały sabotaż, organizacja małego sabotażu Wawer, to były właśnie te kotwice, to było przemianowywanie ulic, przemalowywanie z nazw niemieckich na Polskę, najróżniejszego rodzaju plakaty, no, akcje megafonowe, ulotki, rysowanie żółwia, pracuj powoli dla Niemców, gazowanie kin i tak dalej. Tych przykładów można by tutaj mnożyć. To była ogromna społeczna akcja, która miała ośmieszyć okupanta, a jednocześnie morale podnieść społeczeństwa. A jak dalej wyglądały losy naszych dzisiejszych bohaterów, to powiemy już po przerwie na informacje w Radiu Tok FM. Historie Polski. Reklama. Czas na szkolną przygodę pełną nowych wyzwań. W trosce o wygodę i styl powstała kolekcja ubrań Lupin. Już jutro w Lidlu między innymi
Bluzy dziewczęce i chłopięce. Wyścielane ciepłym, grubym i miłym w dotyku futerkiem. Tylko 33 zł. 33 zł. A do tego pikowane kamizelki zapewniające dzieciom ciepło w chłodne dni. Także za 33 zł. 33 zł za kamizelkę. Ruszamy także z wyprzedażą artykułów szkolnych. Lista artykułów na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy wiesz, jak duże znaczenie ma stan rozrządu w twoim Volkswagenie? Nieterminowa wymiana tego podzespołu może doprowadzić do poważnej i kosztownej awarii. Dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z promocyjnej oferty autoryzowanych serwisów Volkswagena. Tylko do końca sierpnia wymiana rozrządu z wykorzystaniem oryginalnych części już od 1299 zł dla wybranych modeli i silników. Pobierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski, wicemistrz olimpijski z Londynu i zdobywca brązowego krążka z Pekinu, Szwajcar Nino Schurter zdobył złoty medal igrzysk w Rio de Janeiro w kolarstwie górskim. Srebro wywalczył triumfator z 2012 roku, Czech Jarosław Kulchawy, a brąz Hiszpan Carlos Coloma. Dziś już koniec brazylijskich igrzysk. W tej chwili trwa jeszcze finał siatkówki mężczyzn. Gospodarze prowadzą 2-0 w setach z Włochami. Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na drodze krajowej numer 1 na odcinku Bielsko-Biała Pszczyna w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. Nikt nie został ranny, 7 osób zostało rannych, natomiast na krajowej trójce na odcinku Paszowice-Bolków w Dolnośląskim. Także na Dolnym Śląsku na drodze krajowej numer 5 na odcinku Szczytna-Kłodzko dachował samochód osobowy. Tu jedna osoba została ranna, a droga jest zablokowana. Współpraca gospodarcza i polityka wschodnia będą tematami rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa, który jutro rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce, poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent Kazachstanu spotka się także z premier Beatą Szydło i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Historię Polski. Maciej Zakrocki, witam, zapraszam na trzecią część Historii Polski. W studiu przypomnę pan profesor Grzegorz Nowi. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o harcerstwie, które w warunkach okupacji podzielone na takie trzy grupy, jeśli można powiedzieć. Męskie harcerstwo. Choć niektórzy nawet twierdzą, że szare szeregi, ta nazwa również odnosiła się do harcerek. No generalnie, to znaczy tak postrzegali to z góry wojskowi. Były męskie, żeńskie, szare szeregi, tak. No. Ale dziewczęta używały odrębnych kryptonimów w organizacjach harcerek, Związek Koniczyn i Bądź Gotów. Także miały osobną komendantkę pogotowia wojennego, osobną naczelniczkę, także osobne struktury komend chorągi, chówców, także z osobnym programem. To były dwie równolegle działające organizacje konspiracyjne. Wspomnieliśmy na koniec drugiej części o tym, że rozwijały się akcje takie no, mające pokazać, że duch jest w społeczeństwie polskim, że ta okupacja, mimo że wydaje się, że jest na długo i jest dość beznadziejną sytuacją dla naszego narodu, to, że jednak ten duch jest, no i właśnie nasi bohaterowie, a głównie Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, bierze udział w wielu akcjach. I stąd ten pseudonim Kotwicki. I stąd pseudonim Kotwicki, bo malował, czy był rekordzistą, jeśli chodzi o wymalowywanie tychże znaków Polski walczącej na murach. No, jego koledzy ze szkoły, powiedzmy dwa słowa, ich losy dość szybko stają się tragiczne. No, w ramach, jeszcze tu wrócę, małego sabotażu, znana jest ta akcja Alka Dawidowskiego z pomnikiem Kopernika, żeby tak, no, zrzucić tablicę. Stąd jego pseudonim z kolei taki wawerski, kopernicki, właśnie od tego, odkręcił śruby, które
na których, którymi była przymocowana tablica z napisem, prawda, niemieckiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi, prawda? Grosser Dorczyn, astronom, prawda? A pod spodem był napis w języku polskim. Ta tablica właśnie opadła z ogromnym brzękiem, kiedy to robił, a naprzeciwko był posterunek policji granatowej. Był to jednak okres zimy i ten policjant prawdopodobnie miał wysoko postawiony kołnierz futrzanego kożucha i nie słyszał tego dokładnie, po czym tablicę odciągnął w stronę pałacu Staszica, ukrył w pryzmie. Potem ta tablica wylądowała w worku na saneczki i wzdłuż Wisły powędrowała na Żoliborz, gdzie była zakopana w ogródku zastępcy naczelnika Szarych Szeregów Jana Rosmana na ulicy Sułkowskiego 29. Także no proszę, jaka przetrwała, informacja. Przetrwała długo. Później jest bardziej tragiczna historia związana z Jankiem Bytnarem. Tak. To jest ta tragiczna... I wspaniałą akcją, z drugiej strony można powiedzieć, akcją pod Arsenalem. Tragiczna wsypa w warszawskich szarych szeregach. Ja kilka lat temu opublikowałem książeczkę niewielką, która nosi tytuł Epilog do Kamieni na Szaniec, w której usiłuję ustalić, jakie były rzeczywiste przyczyny wsypy i okoliczności odbicia dwóch chówcowych, bo pamiętajmy, że to jest nie tylko tragedia na Bytnara, ale również Henryka Ostrowskiego, chówcowego grup szturmowych z Pragi, 5 dni wcześniej aresztowanego. I no, analizuję te wszystkie okoliczności. Wnioski są druzgocące, mówiące o jednak infiltracji grup szturmowych i szarych szeregów przez wywiad niemiecki, który pozyskiwał swoich konfidentów wewnątrz organizacji i dwoma zdrajcami akurat w tej akurat kwestii bardzo tragicznej przecież było dwóch harcerzy, jeden z 42. drużyny lotniczej, z drużyny Eugeniusza Kechera Kołczana, 42. lotniczej, jak wspominałem. To była drużyna w chówcu dowodzonym przez Rudego. I inny zdrajca z kolei wywodził się z mojej drużyny z Pragi i no, tragedia polegała na tym, że po wojnie robił karierę w strukturach służby bezpieczeństwa. Kiedy pan mówi zdrajca, to znaczy, że to była rzeczywiście taka zdrada, czy to jednak był efekt złamania kogoś? Nie, to była zdrada. Jest taka książka Wojna warszawsko-niemiecka mówiąca o właśnie organizacji małego sabotażu Wawer. I tam jej autor Czesław Michalski napisał takie słowa, że historia każdej konspiracji zna zdradę. I są zdrady zrodzone z najwyższego bólu i cierpienia osoby, którą po prostu nieludzko katowano i zrywano paznokcie, szarpano genitalia, wbijano gwoździe głowę czy igły za paznokcie. Nikt nie zna własnej wytrzymałości na ból. Dlatego zasadą było, że 24 godziny wytrzymaj, my sprzątniemy. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia nie z taką zdradą. Pisze o niej Michalski również, że to jest zdrada zrodzona z chęci. No, ten, który zdradził Rudego, Mieczysław Wiącek, dostawał 200 marek za każdego zdradzonego, a ponad 200 swoich przyjaciół, z którymi spał w jednym namiocie, w którym jadł z jednego kotła i w kręgu przy ognisku harcerskim śpiewał bratnie słowo czy modlitwę harcerską. I to jest inna zdrada. To jest zdrada, która z powodów pobudek no, niskich, moralnych, ideowych nastąpiła. Ja badając historię szarych szeregów w Warszawie, kilka przypadków tego typu jestem wskazać, że największe wsypy, jakie miały miejsce w konspiracji harcerskiej w Warszawie, to były właśnie wsypy, w których zdrajcami byli przedwojenni nawet harcerze Rzeczypospolitej, co niestety
przykre jest do powiedzenia, ale no, taka jest ludzka kondycja i nikt nie może mieć żalu do tego, który potem zdrowiem, życiem płacił za swoją chwilę słabości, a co innego. I właśnie z takiego bólu zrodzono zdradę, a co innego jest zdrada z takich niskich pobudek i historia Wiącka, który został zabity przez wywiad w obozie święcimskim, bo tam go wyśledzono i tam go ostatecznie zabito. Odsyłam do takiej książeczki, którą wydało Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, epilog do Kamieni na Szanie, co był jeszcze przed śmiercią, spowiedź życia i opowiadał ilu, jak i z jakich motywów tej zdrady dokonał. Janek Bytnar, pseudonim Rudy, wytrzymał straszliwe przesłuchanie w Alei Szucha, do tego stopnia niestety straszliwe, że kiedy odbito go 26 marca 1943 roku. Niestety zmarł z ran. Nie udało się już uratować jego życia. Odniesionych w czasie tego bestialskich tortur. Później jest czy operacja o kryptonimie. Taśma, w której, jak mówiliśmy na początku, ginie Tadeusz Zawadzki. Dlaczego jeszcze... ta postać, żebyśmy starzyli powiedzieć... W czasie, tak? Tak, dlaczego ta postać... No obok tak innych, w sumie wielkich ludzi, jest na tyle ważna, że kiedy... Trwają przygotowania do powstania, właśnie te struktury harcerskie stają się coraz bardziej organizacjami bojowymi. Powstaje batalion, który nawiązuje do postaci Tadeusza Zawadzkiego, i batalion Zośka. Zośka właśnie. No dlaczego? Batalion Zośka. Ona przecież pisała co kultury Stalina i Lenina 2-3 lata temu na wakacje, tam po lewej stronie, w tych salach to były ogromne wystawy. Na grobkach czasami taki napis się znajduje, non omnis moria, prawda, nie całkiem umrę. Są tacy ludzie, którzy pozostawiają po sobie tak silną pamięć osobowości, tak silny charakter, tak wielki wpływ na innych mają. Są takimi wybitnymi osobowościami. To zresztą powtarzał Józef Piłsudski na pogrzebie Słowackiego 28 czerwca 1927 roku na Wawelu, cytując prolog do Beniowskiego, że są ludzie i są prace tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają i żyją i obcują między nami. Proszę, minęło tyle lat. Mija przecież... okoliczność śmierci Zośki pod Sieczychami, batalion przyjmuje jego imię, mija tyle lat, a dzisiaj tyle jednostek harcerskich, nie tylko szkół nosi imię czy Tadeusza Zawadzkiego, czy batalionu Zośka, po prostu są następni, dla których te osobowości, te prace i te działania są tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają i żyją i obcują między nami. To są wzory postaw, to są wzory zachowań, które wydaje mi się, że są uniwersalne, przetrwały próbę czasu i to, że dzisiaj o nich rozmawiamy, to jest również dowód tego, że ogromne piętno odcisnęły, czy na mnie jako młody człowieku, kiedy czytałem Kamienie na Szaniec, mając 14 mniej więcej lat, czy na panu redaktorze, który był w pomarańczarni, w następnej pomarańczarni, ale szedł tym samym szlakiem. Skoro pan już tak mówi, to pozwolę sobie na osobistą refleksję, kiedy w mundurze tejże 23 obchodziliśmy kolejną rocznicę akcji pod Arsenałem, żyła wtedy jeszcze mama Janka Bytnara i ona przyszła na to spotkanie z nami. Matka polskich harcerzy, tak nazywana. Nie wiem, czy do końca tę historię opowiem, ale ja wtedy, choć nie był on chyba nawet legalny do końca,
Można śpiewałem i z kolegami, a ja grałem na gitarze i trzymałem, klęcząc, bo mi się pasek urwał od gitary. Klęcząc trzymałem tą gitarę na kolanie i śpiewaliśmy hymn Szarych Szeregów. Tak, my iść będziemy w Polskę szarymi szeregami. Tak. I... No i to jest taka, taki obraz. Nie, na pewno tak biega, to tam koło drze. Nigdy nie zapomnę. Ale jest wilgotno, nieprzyjemnie. W ostatniej zwrotce jest na takie sformułowanie na i będzie trwać kamienie wzdłuż dróg drogowskazania. Wieść będziemy młodych szarymi szeregami. Biegałam na Woli, nie on to nie biegał. Ja biegałam na Woli, biegałam po tam w Jamstoku. Na zakrętach dróg stoją takie kamienie drogowskazania. Choć powiedzmy z drugiej strony, teraz w tych miesiącach, kiedy przecież wracamy ciągle do powstania warszawskiego. Straszne kilometry biegałam. To jest historia, która no niestety też jest bardzo smutna, tak? Co trzeci członek harcerskich batalionów przeżył powstanie warszawskie. Jednak i wspomniany dzisiaj Alek Dawidowski, Krzysztof Kamil Baczyński. No tak, to jest oczywiście hekatomba, którą zapłaciliśmy, ale ja chciałem zacytować... Powiedzenie. Mówią, że najlepsze jest chodzenie. Patrona muzeum, które budujemy, Muzeum Józefa Piłsudskiego, że Polacy oczywiście chcą niepodległości, tylko pragnęliby, aby ona kosztowała 2 grosze i 2 krople. To jest tak, jak mówił Jan Paweł II, że wolność, tu możemy rozumieć niepodległość, która jest jak powietrze do życia. Kiedyś jak na wiosce wyjechałeś, raz na zawsze dana, ale jest zadana. To jest po prostu pewien obowiązek, pewien nakaz. Taki śpiewnik bez nóg, kiedy to było. I daj Boże, żebyśmy nie musieli przeżywać tego samego, co nasi poprzednicy. Ale czyż ci młodzi w 30 latach mogli przypuszczać, że przyjdzie im wkroczyć na ślady tych, którzy byli współtwórcami polskiego harcerstwa i musieli w czasie I wojny światowej też złożyć taką daninę. Oczywiście wolelibyśmy budować, a nie walczyć, ale taki nasz był los polski. No myśmy tego losu nie do końca sami wybierali. To po prostu kosztuje, niepodległość kosztuje więcej niż 2 krople potu i więcej niż 2 krople. I to jest no po prostu brutalna prawda. A cóż śpiewamy w pieśni Konarskiego, prawda? Wolność krzyżami się mierzy, prawda? Mój kochanek z Teatru Wielkiego, Bogdan Hoffman. No niestety. Słyszał na 4 głosy, mówię, o, ale z drugiej strony rzeczywiście, no, pamiętając o tych wspaniałych ludziach i tu na działkach na dzisiaj w szczególności o Tadeuszu Zabawskim, do tej melodii symfonicznej takiej, na 4 głosy. Myślmy o tym, żeby rzeczywiście ten świat aż taki danin od młodych ludzi, tak wspaniałych młodych ludzi, nie wymaga. Stary, kasetowy, ale to był najnowszej generacji. Lepiej, żeby i sobie nagrywałam jeden głos, potem drugi altem, potem basem, tenorem, to nagrywałam na 4, a tutaj mówią, że całkiem chciał być kimś i coś tworzyć nowego w wolnej Polsce, kiedy Rudego w konspiracyjnej podchorążówce zapytano, czy będzie chciał zostać zawodowym żołnierzem, powiedział, po co, przecież wojna się skończy i wtedy dopiero zacznie się walka, czytaj, budowa, odbudowa, tworzenie nowej rzeczywistości. I on zawsze mówił, jak to było na Torwarze. Bardzo dziękuję panu profesor Grzegorz Nowik, był gościem dzisiejszej jak historii Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam na informacje. Czy staniecie, czy jak? To śpiewajcie do przodu. Udawajcie, historia wyśpiewacie. Historia Polski. Nie zatrzymuj się. Nie, do przodu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tok.fm/audycje. Kiedy ze mną pracowała i powiedziała mi właśnie, że ona tak widzi. To są całkiem okulary przeciwsłowneczne, ale bardzo mocno w środku zamazane, ale taka już zaawansowana. Ktoś posądza sąsiedzi, że ja go nie poznaję, nie, ale ja go po prostu nie widzę, nie? Ja go dopiero widzę, jak go minę, nie mówię, a znowuż przeszedł obok pana.
zbrodnienie plamki żółtej. Aha, czyli nie będę widzieć środka. Ale tak nie, nie widzę środka. Znaczy nie, ja tutaj trochę dołem widzę, więc... No, ale tak, bo te osoby też widzą dołem. Formy testowania tego typu gogli, które imitują zaburzenia wzroku, jest bezcenne. Różnie osoby widzą, a to widzą centralnie, a to bokami oka widzą, a to tylko cienie widzą, a to rozmazany obraz, a to na przykład w miarę dobrze widzą, a nie widzą schodów, nie widzą perspektywy. I myślę, że warto sobie to wyobrazić. Nalewam kawę do filiżanki, korzystuję z słuchu. Wiem, kiedy jest połowa, wiem, kiedy jest 3/4, wiem, kiedy przelewam. Korzystam z kontrastu, czyli na przykład nalewam ciemną ciecz do jasnej szklanki. Ludzie nie rozpoznają, że ja mam tak mocną wadę wzroku. Oni myślą, że ich kokietuję. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Oni nie widzą. Ja widzę światło. Tak, mam poczucie światła. Aby zrozumieć. Salon Radia TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Poniedziałek. No, Wiktor Siapiński. Zapraszam Państwa na program Zrozumieć Świat w każdy poniedziałek o godzinie 20:00. W programie tym będę rozmawiał z różnymi ciekawymi ludźmi i czasami ciekawi ludzie będą rozmawiać ze mną. Salon Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 21 sierpnia, jest 20:00. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Młodzi siatkarze Brazylii, 11 medali, tyle medali Polacy zdobyli w Rio. Zakończyliśmy już nasz udział w kończących się dzisiaj igrzyskach. Niemiecki rząd zachęca obywateli do robienia zapasów na wypadek kryzysu. Miliony odwiedzających na tegorocznym jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Dziś już koniec brazylijskich igrzysk. Dosłownie przed chwilą zakończył się finał siatkówki mężczyzn. Gospodarze wygrali z Włochami 3-0. Wczoraj również złoto wygrali piłkarze nożni Brazylii. A po przegranej zapaśnika Radosława Barana Polska zakończyła już udział na igrzyskach w Rio. Wcześniej okazało się, że nie będzie drugiego medalu w historii polskiej piłki ręcznej. Nasi zawodnicy przegrali w pojedynku o brąz z Niemcami. Michał Janczura. Niemcy wygrali zdecydowanie 31-25. Żeby osłodzić trochę kibicom porażkę w meczu o brąz, wystarczy powiedzieć, że to i tak najlepszy występ polskiej drużyny od 1992 roku, gdy w finale zagrali piłkarze. Powiedzmy sobie też szczerze, Polacy przez cały ten turniej nie zachwycali. Jeden genialny mecz z Chorwacją nie wystarczył do podium, a pozostałych 7 Polacy zagrali albo słabo, albo co najwyżej poprawnie. W meczu z Niemcami początek był bardzo wyrównany. Mieliśmy już nawet 3 gole przewagi, ale mistrzowie Europy zawsze szybko te straty niwelowali. Potem wypracowali kilka bramek przewagi i kontrolowali przebieg meczu. Jedno jest pewne, jeśli polska reprezentacja pojedzie do Tokio za 4 lata, to będzie to już zupełnie inna drużyna. Michał Janczura, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Współpraca gospodarcza i polityka wschodnia będą tematami rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa, który jutro rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce, poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent Kazachstanu spotka się także we wtorek z premier Beatą Szydło i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Prezydenci obu krajów wezmą też udział w polsko-kazachstańskim forum gospodarczym. Podpisanych zostanie szereg umów gospodarczych międzypaństwowych między firmami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by symbole związane z Powstaniem Warszawskim i Państwem Podziemnym były lepiej chronione. To reakcja szefa MSW Jarosława Zielińskiego na działalność jednej z firm, która oferuje m.in. kije bejsbolowe z wizerunkiem pomnika Małego Powstańca. Zieliński chce, by inne symbole powstania były chronione tak samo jak znak Polski Walczącej, za której znieważenie grozi do 2 lat więzienia. Mimo że wcześniej był przekonany, że w przypadkach nadużywania powstańczych symboli obecne prawo wystarczy. Oczywiście jest ona to stosowne, skodyfikowane w przepisach reakcja. Ostatecznie jednak na piśmie poprosił ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o reakcję. Ten podkreśla, że pisma jeszcze nie czytał, ale sprawa może bulwersować. To na pewno sytuacja drastyczna, kiedy dochodzi nadużycia symboli narodowych związanych z wielkimi, a zarazem czasami też i strasznymi wydarzeniami w dziejach naszego narodu. Pozostaje jednak pytanie o skuteczność ochrony symboli przed
przed znieważeniem, skoro producenci odzieży i gadżetów tłumaczą, że sięgając po nie, oddają powstańcom szacunek. Rząd Niemiec będzie zachęcał obywateli do robienia zapasów żywności i wody pitnej, pozwalających przetrwać przez 10 dni w przypadku poważnego kryzysu, podał Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Specjaliści od obrony cywilnej przyznają, że apele do ludzi dorosłych o tworzenie zapasów nie odnoszą skutku, dlatego Federalny Urząd Ochrony Ludności prowadzi akcję uświadamiającą wśród dzieci. Redakcja dziennika podkreśla, że jest to pierwsza tego rodzaju strategia od zakończenia zimnej wojny. Kilka milionów osób odwiedziło zakończony dziś w Gdańsku 756. Jarmark Świętego Dominika. To najstarsza impreza handlowo-kulturalna w Polsce oraz jedna z największych w Europie. Trwała 3 tygodnie. W jarmarku uczestniczyło przez ten czas około 1000 handlowców. Oficjalna ceremonia zakończenia odbyła się po południu na gdańskim Długim Targu. Tradycja jarmarku Świętego Dominika sięga 1260 roku, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta ich założyciela. Tej religijnej ceremonii towarzyszył właśnie jarmark. Pogoda. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opady deszczu, możliwe burze. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami opady deszczu, a nad ranem gdzieniegdzie mgły. Temperatura od 12 do 17 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich, ale podczas burz jego porywy mogą sięgać nawet 70 km na godzinę. W poniedziałek w zachodniej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, we wschodniej zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i deszcz, możliwe też lokalne burze. Temperatura przeważnie od 18 do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz jego porywy mogą sięgać nawet 65 km na godzinę. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup AGD i odbierz Ushi w prezencie. Na przykład Express Saeco Incanto. Automatyczny spieniacz do mleka, ceramiczny młynek i zgarnij 78 butelek Ushi Vitamin Water. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Reklama. Wywiad pogłębiony. Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Wywiad Pogłębiony. Moim gościem jest szefowa Fundacji Akogo, aktorka Ewa Błaszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się Pani czuje? Mogłoby być mniej burzowo, żeby tak łebka nie urywało. Ale, burza w sensie metaforycznym, czy całkiem niemetaforycznym? No i tak, prawda? Dużo się dzieje. Natomiast no jest lato upragnione. Ale też bardzo goni te zmiany ciśnień, jakby zmiany temperatur. No ciągle jakbyśmy wysiadali z samolotu gdzieś w odległym państwie, prawda? Takie są przeloty. No i organizm musi nadążyć. I taka uroda lata i tak będzie było i podobno będzie jeszcze gorzej, bo globalne ocieplenie i tak dalej. I jeszcze się zdziwimy, jak mówią różni mądrzy meteorolodzy, którzy podobno coś wiedzą o przyszłości. Spytałam, jak się pani dzisiaj czuje, co było oczywiście pytaniem znacznie dalszym niż o jeden prosty wieczór, o jeden prosty dzień. Czy czuje się pani jak osoba po bardzo długim marszu, czy jak osoba w trakcie całkiem długiego marszu? Czy te ośmiotysięczniki już są zdobyte? Nie, czy ciągle jest masa do zrobienia i ciągle jestem w tak zwanym niedoczasie i w takim dyskomforcie, że jakby jestem nie w porządku w związku z tym, że czegoś nie zdołałam, nie zrobiłam, nie. Ale już też jestem bardzo zmęczona i już w tej chwili postanowiłam się doczołgać do urlopu. A otwarcie kliniki Budzik czym było dla pani? Już to bardzo dawno temu było. Znaczy w moim jakby umyśle już to jest coś, co po prostu jest bardzo, bardzo odległe. Klinika Budzik funkcjonuje 3 lata. Wybudziło się 30 osób. Jest tyle odzyskanych bytów żyć, tyle rodzin uszczęśliwionych i tyle takiej świadomości, jakim cudem życie jest i towarzyszącej temu świadomości, takiej nowej świadomości o jakości tego życia, o jego kruchości, o jego
ulotności. Tylko że ta świadomość, ta druga świadomość jest dużo, dużo głębsza i bogatsza i piękniejsza. Już się tyle dzieje i tyle jest aktualnie do zrobienia i po prostu... No fajnie, że jest, cudownie, ale było. Ale będzie następna klinika dla dorosłych. Mhm. Znaczy w tej chwili jest dokładnie taki moment, że się fundacja jakby zajmuje... Fundacja się zajmuje eksperymentalnymi programami, które można ściągnąć ze świata dla takich pacjentów. Bo chodziło nam od początku o systemowe rozwiązanie do takiego problemu po prostu. Nie jakiś kawałek, tylko żeby się tym tak porządnie posprzątać. W związku z czym, co można zaproponować, tak? No jest komórka macierzysta, badania postępują na świecie, to jest bardzo ciekawe. Jest ten wszczep stymulatora w pień mózgu, czy w przedłużony rdzeń i następna sprawa, czy te badania, które prowadzą Niemcy, czy też w innych krajach nad odtworzeniem kory mózgowej w ogóle, co też jest po prostu już jakimś, nie wiem, którym wiekiem i kosmosem, ale jednakowoż to się dzieje, wprawdzie na razie na myszach, ale też się interesujemy takimi sprawami, żeby poznać kierunek tych badań. Co w ogóle słychać, co w trawie piszczy. A drugą sprawą jest to, że no, pilnujemy budzika dla dorosłych, który będzie najprawdopodobniej od 1 stycznia funkcjonować. Pamiętam sprzed kilku lat rozmowę z panią w tym samym studiu zresztą, kiedy mówiła pani o tych nowych terapiach. Jeszcze wtedy nie rozmawiałyśmy o tym zabiegu, któremu została między innymi poddana Ola. Tak. Co to za zabieg i na czym polega? Robiliśmy w listopadzie 15 roku taką konferencję naukową, międzynarodową, żeby odróżnić stan wegetatywny od stanu minimalnej świadomości, co jest jakby podstawową sprawą do dalszego postępowania, bo jeśli stan wegetatywny, to możemy głaskać, kochać, rehabilitować, ale w sensie mózgowym już z tego nic nie będzie na poziomie dzisiejszej wiedzy świata, tak? Więcej z tego nie będzie. A jeśli jest ta minimalna świadomość, no to właśnie można zawalczyć jeszcze. A jak się ją wykrywa? Jest taki... Są badania, tak? Jest ten rezonans funkcjonalny, czyli czynnościowy. Jeśli jest sprzężony z EEG, to nawet jeśli eye tracker, czyli taki kwadracik, który trzyma głowę i źrenica powinna być nieruchoma, ale no wiadomo, że nie ma kontaktu z tymi ludźmi, więc... wykonują jakieś ruchy i wtedy gubimy obraz, on się rozpada, te piksele gdzieś uciekają z komputera, z ekranu i wtedy jeśli jest drugi zapis EEG, to widzimy, czy on jest taki sam, czy coś się stało. Czyli dwutorowo śledzimy każdy ułamek sekundy w czasie rzeczywistym. I to jest bardzo istotne właśnie, żeby wyłapać to na różnych poziomach. I jak to się odbywa? Tak... Pokazuje się pozytywne jakieś bodźce albo bardzo negatywne. W każdym razie ktoś, kto nie ma żadnej mocy sprawczej i mamy wrażenie, że nie ma z nim w ogóle kontaktu, nagle na ekranie widzimy, że ten mózg wariuje, tak? Zapalają się różne punkty odpowiedzialne za różne rzeczy i że to jest po prostu jakaś dyskoteka, jakaś feria barw, która tam się... Czyli, że dzieje się tam. Czyli tam się dzieje. I teraz można pokazywać dźwięki, muzyki, można pokazywać ukochanego psa narzeczonego, wstrętną narzeczoną, która mnie zostawiła i będę miała negatywne takie różne rzeczy i bardzo pozytywne, i bardzo traumatyzujące. Niestety czasem trzeba użyć czegoś takiego w badaniu, ale to jest dowód. I wtedy, jeśli jest ta minimalna świadomość, to niewątpliwie można zawalczyć tu z tym stymulatorem, to jest podawanie prądu, po prostu impulsów co 15 minut małego natężenia, który tam, jeśli tam coś jest, no to się to stymuluje. I w procesie jakimś coś się tam odbywa, jak Japończycy zrobili takich operacji ze 300. Ale chyba niedawno zaczęli. To jednak nie, już jakiś czas robią.
Ja chodziłam jeszcze przed konferencją, zanim mi 4 lata, więc to już troszkę trwa. Mhm. To mi uświadamia, że rozmawiałyśmy wcześniej niż przed 4 laty, bo o tym jeszcze nie było mowy wówczas. Albo było po prostu na takim etapie, że jeszcze nie było o czym mówić. Jak dzisiaj to odtwarzanie kory mózgowej. Tak jak dzisiaj na przykład jeszcze nie ma o czym mówić, ale wiem, że będziemy sięgać. No teraz taką konferencję naukową, jaką będziemy szykować, to będzie na temat komórki macierzystej, żeby usystematyzować wiedzę na ten temat, bo też jest spory chaos wokół tego tematu, więc żeby różni specjaliści od różnych metod pozyskiwania komórki i zastosowań i tego, na jakim to jest etapie te badania, żeby się podzielili wiedzą po prostu. No a potem zobaczymy, co z tego wyniknie, bo w Olsztynie już jest również laboratorium komórki macierzystej i w tej chwili w programie eksperymentalnym jest zatrzymywane, jakoś no przynajmniej wychodzi temu naprzeciw stwardnienie boczne zanikowe, które ma przecież fatalne, no nie ma na to w ogóle żadnego ratunku, a jednak to jakoś hamuje, ale właśnie mają być dołożone śpiączki czy jakieś urazy rdzenia, no takie różne rzeczy. To jest laboratorium i powstała tam fundacja,